Tylko żyjąc absurdalnie, można się wyłamać z tego bezgranicznego absurdu. Absolutny brak porozumienia. Nie, że jesteśmy samotni. To stary kawał. Kontakty w czasie działania, w czasie pracy, w łóżku, na stadionie są kontaktami gałęzi, liści dwóch drzew, które krzyżują się i pieszczą, podczas gdy pnie pozostają pogardliwie i niezgodnie równoległe. Zapewne moglibyśmy w głębi duszy być tacy, jacy jesteśmy na wierzchu. Tylko trzeba by inaczej żyć. A co to znaczy inaczej żyć? Szanowni Państwo, w mym krótkim przemówieniu poprzedzającym koncert tak niecierpliwie oczekiwany przez publiczność nie ośmielę się rozwijać tematu estetyki antystrukturalnej budowy utworów pani Trepa. Zupełnie wolnych od wszelkich wzlotów dodekafonicznych czy też atonalnych. Pełne natomiast autonomicznych komórek dźwiękowych. Panie i panowie, mam zaszczyt powitać jedną z latarń morskich i przewodniczek duchowych kultury muzycznej. Patetyczny przykład geniusza. Madame Berthe Trepa. Thank you.
Ada. Tak. Ada. Dziękuję, nie palę. Było tyle osób, a tylko pan został. Nieobecność niektórych ludzi oznacza czasami prawdziwy triumf. W głębi duszy czuję, że grała pani dla siebie. Tak. Późno. Valentin wyszedł zaraz po koncercie. Muszę już iść. Proszę. Dziękuję. Daleko pani mieszka? Trudno wejdzie o taksówkę. Niedaleko, ale chętnie się przejdę. Dużo pani komponuje? Jestem przy 83 opusie. O! Zapomniałam porozmawiać z panią od finansów przed wyjściem. O, dziękuję. Nie chcę więcej grać. To hańba grać własne utwory. Uważam, że moje utwory powinny być natchnieniem dla wykonawców. Nie uważa pan? Jak pan ma na imię? Oliveira. Oliveira! Morze Śródziemne, oliwki. A wie pan, że ja też pochodzę z południa? Och. To ohydne. Powinienem miłosiernie przeszkodzić jej w dalszym cierpieniu z powodu własnych złudzeń, w które w dodatku sama nie wierzy. Przy najbliższej okazji daje nura. Nawet tego nie zauważy. Jesteśmy do siebie podobni, wie pan. Pan jest tak samo płochliwy jak ja. Czuję, że pan jest osobą natchnioną. Uważa pan tak też? Tak. Jestem gorszy niż kuchenna ścierka. Nie mam właściwie nic wspólnego z samym sobą. Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania. Nawet jak się w to prawie nie wierzy. Teraz, kiedy ta stara zaczęła dobierać mi się do rozporka. Valentin pewnie się o panią niepokoi. Mogłam tak spacerować z panem całą noc. A może byśmy padli do jakiejś kawiarni nabić się czegoś, co? Nie, dziękuję. Wystarczającym dla mnie zaszczytem jest to, że mogłem panią odprowadzić do domu. Trochę zmarzłam w czasie tego spaceru. W takim razie może lepiej jednak pójść do domu. Nogi ma pani zupełnie przemoczone. Ja jestem jak drzewo. A w kawiarni jest ciepło. Tylko, że nie wzięłam ze sobą pieniędzy. Jutro muszę wpaść do tej harmonii po zapłacie. W takim razie będę uszczęśliwiony, jeżeli pozwoli się pani zaprosić. A wie pan? Pan ma chyba rację. Powinnam pójść do domu się położyć. A poza tym nie chcę nadwyrężać pańskiej życzliwości. O! Marynarka! Nie mam klucza. A Valentin jest tam na górze. Z którym ze swoich chłopców. Nigdy mi nie daje klucza, jak chce się z kimś położyć. No, ale
przecież pani musi gdzieś odpocząć. Co go to obchodzi? Nie wiem, nie zna pani kogoś tu w pobliżu, u kogo mogłaby pani przenocować? Nie, nie mam nikogo. To może w takim razie lepiej pójść na górę i porozmawiać z Valentinem. No wszystko się na pewno jakoś ułoży. Co się ma ułożyć? Nic się nie ułoży. No przecież nie będzie pani tu stała całą noc. Chodźmy. Nie, no nie, proszę. To nie ma sensu. Pani Trepat. Niech pani powie mi w takim razie, co możemy zrobić. Proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić. Jest pani wyczerpana, pani się musi położyć. Nie wiem, w najgorszym wypadku pójdziemy do hotelu. Też nie mam co prawda pieniędzy, ale jakoś to załatwimy. Znam tutaj w pobliżu mały hotelik. Załatwię to z właścicielem. Hotel? Może nie znajdę, ale w końcu chodzi o jedną noc. Pan zamierza mnie zabrać do hotelu? Ja chcę panią tylko odprowadzić do hotelu i porozmawiać z właścicielem, żeby dał pani pokój. Hotel? Pan zamierza mnie zabrać do hotelu? Pani Trepat, ja niczego nie zamierzam. Rozumie pani? Ja niczego nie zamierzam. Nie mogę pani zaproponować gościny w moim domu, bo go nie mam. Nie chce pani, żebym poszedł porozmawiać z Valentinem. Nie chce pani, żebym panią zaprowadził do hotelu, więc czego pani chce? Chce pani, żebym sobie poszedł? Dobranoc!